Cześć, witam na moim kanale. Kupiłem niedawno dwa nowe akumulatorki 18650 od Xtara. O deklarowanej pojemności 3300 mAh. Niestety, po rozpakowaniu okazało się, że jedna nie działa. Napięcie około 0 V. Zobaczcie, jak próbuję ją ratować, jaki będzie efekt, jaką pojemność pokaże ładowarka i tani chiński tester. Będzie też istotna uwaga na temat tych ogniw. Zapraszam. Podłączam do testera i zobaczcie, jedna ma tylko 0,02 V, praktycznie 0, a druga prawidłowo, około 3,8 V. Wiele ładowarek nawet nie próbuje podejmować próby ładowania takiego ogniwa, ale ja użyję Xtara VC4. Już wiele takich ogniw uratował. To prosty i bezpieczny sposób na takie ogniwo. Po kilku godzinach Xtar wskazuje 1650 mAh, ale już prawidłowe napięcie. Teraz rozładowanie ogniwa testerem i znowu ładowanie Xtarem. Tym razem mamy już prawie 3000 mAh. A co pokaże tester? Też prawie 3000 mAh. Dla porównania drugi akumulatorek. Tester pokazał prawie taką samą pojemność. Nie ufam temu testerowi w kwestii pomiaru rezystancji wewnętrznej, więc sprawdzę miernikiem impedancji. Dla obu akumulatorków około 36-37 mOhmów. Wygląda na to, że udało się to ogniwo uratować. Będę go jeszcze testował w praktyce. Zwróćcie jeszcze uwagę na długość tego ogniwa. Nie wszędzie będzie pasować, na przykład nie mieści się w koszyku testera, dlatego używam zewnętrznego koszyka. Zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.